Miał być na występie mój przyjaciel, ale on się nie pojawi. Będzie mi go bardzo brakowało. Tłumaczyłem mu: Piotrek, prezerwatywa nie zapewnia 100% bezpieczeństwa na całe ludzkie życie. Dodatkowo musisz bardzo uważać. Umówił się z panienką z internetu, wesoło szedł po ulicy. Miał poprawnie założoną gumkę, a zajebał go tramwaj, także raczej się nie pojawi na moim występie, tak? Raczej nie. Trudno. Teraz dziewczyny, jak myślicie, czy pandemia czegoś jest w stanie nauczyć tak sarkastycznego i złośliwego człowieka jak ja? Raczej owszem. My faceci nie wiemy, kiedy jest to zły dotyk, kiedy jest to podryw, a? Kiedyś odwiedziła mnie przyjaciółka, bardzo ładna dziewczyna. I przyglądam się, tak jak na ciebie, i mówię do niej: ty wiesz, dziewczyno, ty maski to ty najlepiej w ogóle, kurwa, z twarzy nie ściągaj. Po czym objąłem ją za twarz i ucałowałem w usta przez tę maskę. Pomyślałem sobie: ot, nauczyła mnie czegoś pandemia. I po czym widzę jej wielkie ślepia i tłumaczę: dziewczyno, no ale przecież tak przez maskę to się przecież nie liczy, nic się nie wydarzyło. O, to se uśnę w lati. I po czym ona nie patrzy na mnie? No wiesz, ale jak tu przyjdzie mój chłopak, to on też owinie cegłówkę w ręcznik, jebnie ci i powie, że to też się nie liczy, tak? Tak. Będzie później coś o językach obcych też. Będzie coś o korporacji, będzie coś dla Pauliny też. Teraz wracam do różnych zdarzeń, które mają miejsce przed kolejnymi moimi występami. Comedy Lab, Artefakt, Kraków. I teraz tak, wchodzę tam, widzę piękna dziewczyna przy barze, jedna, druga, trzecia, whatever for me. Po czym pytanie właściciela: no jak tam, wróciłeś z wakacji? No byłem w Las Palmas de Dupalmas. Tam dziewczyny miały schorzenie ortopedyczne, czyli skoliozę kręgosłupa moralnego, ale w sumie pasowało mi to, tak? Kwestia jest taka, że mówię, że następnym razem wybieram się do Izraela. Ożywiła się dziewczyna przy barze, zacząłem rozmawiać i tłumaczę jej, tak, jakby ktoś pisowi tłumaczył, że jest głupi, że po prostu to jest cudowny kraj, z dziewczynami się nie można umawiać, bo mogą mieć torebce, pistolet, tak? Albo być z Mossadu. Dziewczyna potakuje za każdym głosem, a ja dalej nie jarzę, o co chodzi. Tłumaczę, że to jest ciekawy kraj. Dziewczyny służą w armii na przykład 2 lata, a ona potakuje. No tak, masz rację, moja przyjaciółka jest pilotem myśliwca. Ja dalej nie jarzę, z kim kurwa rozmawiam. Po czym dalej tłumaczę, że no, nie wiem, dziewczyno, wyjaśnij mi, czy ja mogę powiedzieć do dziewczyny w Tel Awiwie: jaram się na twój widok niczym krzak na widok Mojżesza. Śmiech paniczny tej dziewczyny zagłuszył wszystko w tym lokalu. Dopiero zajarzyłem faktycznie, skąd ona jest. Zwłaszcza, że jak wyszłem na ulicę na moment, zobaczyłem 2 autokary wycieczkowe. Tak, dokładnie tak. Po drugie, medycyna, szpitale. Skręciłem kiedyś nogę i pojechałem na SOR, szpital, tak? Ja jestem złośliwy, sarkastyczny. Padło hasło: proszę wyjść na łóżko. No to wylazłem na łóżko kopytami i stoję. Co to za cyrk odstawia? Tłumaczę: proszę pani doktor, to jest moja premiera. Niech pani nie myśli, że ja co tydzień łamę albo skręcam nogę. Okej? Okay? Na czworaka proszę. Słucham? Proszę nogę do tyłu odciągnąć. I zaczynam się chichlać kurewsko.
Czego się chichra? Bo mój pies tak robił wczoraj wieczór. Okej, niby tak. Po drugie Sylwester, jak wam minął? Pewnie gdzieś na mieście, tak? Wciągaliście ścieżki, jakieś tam blanty, tak? Nad ranem się okazało, że obmacujesz nie własną dupę, znaczy no lepiej, żeby nie była to własna, tak? Ja siedziałem na Sylwestra w domu. Upiłem się w trzy dupy, tak? Zachodzę do pokoju. Rodzice oglądają jedynkę z Zakopanego, czyli co? Jakiś drążek, murzyn tańczy, wywija dupą, coś o cipkach śpiewa, pusis, nie? I Martyniuk. Po czym stwierdziłem do matki, a czego oni nam to robią? Po czym poszedłem do kuchni, otwarłem lodówkę, Martyniuk, jesteś tu? Po czym wróciłem do pokoju dużego, wiesz, mamo, na szczęście w lodówce Martyniuka nie ma. Pieprznąłem posta zarówno na 1000 żartów ze stand-upu, wiemy co to za forum, jak i na Facebooka. Masę ludzi lubię to, masę ludzi za cholerę nie uwierzyło, że miało to w ogóle miejsce. Tak. Mało tego, jest coś takiego, że kiedyś na przykład polazłem do sklepu. Ktoś z was pracuje może z dziewczyn na kasie, jakiś tam sklep? Nie widzę. I jest coś takiego, że terminal nie łączy i tam pracuje sympatyczna pani na mięsnym. Jej tłumaczę, że wie pani, czasami jak są spełki na kablach, to sygnał nie wyrabia i potrafi terminal nie łączyć. Ona tak potakuje z kultury, tak się patrzy. Po czym ja patrzę, a ona wzięła w palce ten zwinięty ten przewód od terminala, wyprostowała, a wtedy się rozległo pi. Po czym następnym razem, jak już zachodziłem do tego sklepu, unikałem jej wzroku. No zgadnijcie czemu, tak? Po drugie, korporacja. Ktoś tu wspomniał, że pracuje w korpo. Cudowne miejsce. Bałem się pracy w korpo i poszedłem pierwszego dnia, pierwszą godzinę. Spodziewałem się, że będą lać szmatą popisków, wyrytek za darmo nie dadzą. I przywitała się ze mną dziewczyna. Cześć, mam na imię Małgosia. To też, ja też ze strachem. Cześć, mam na imię Andrzej. Po czym, żeby sobie dodać odwagi, rzuciłem hasło, bo mi się przypomniała popierdolona reklama komórek. Czy poszłabyś ze mną na randkę z pakietem poszerzonym atrakcji towarzyszących? I poznaliśmy się 26 września 2006 roku, a 30 września poszliśmy w pamiętną sobotę. I tak, spotykaliśmy się rok czasu, ponad chuj zna wielce, ile też czasu było, śniadania, obiady. Po czym się zapytałem po roku, Małgosia, dlaczego ty właściwie się ze mną umówiłaś w sprawie? Wiesz, no bo ja byłam ciekawa, co to ten pakiet poszerzony, tak? Faceci lubią kobiety ze spóźnionym zapłonem. Poważnie. A wspomniałem o Las Palmas de tu Palmas. Tam na przykład był hostel, gdzie spotkałem dwóch dealerów w jednym pokoju ze mną. Jeśli chodzi o języki obce. Chciał mi dać kokainę, gandzie, cokolwiek, mówię mu po hiszpańsku spierdalando. No znaczy myślałem, że zrozumie, tak? Zrozumiał. Tyle ode mnie. Także różne są typy komedii. Utrzymujmy, że to była komedia alternatywna.